Arkadiusz Kaczuba przed KSW 67. Powiedz, jak przede wszystkim idzie robienie wagi, no bo dzisiaj taki nietypowy dzień, tłusty czwartek. Powiedz, nie ma gdzieś tam pokus, żeby odstąpić troszkę? Dzień dobry, witam serdecznie. Kurczę, mega mi zjadł pączka. Ale waga u mnie akurat jest na dobrym poziomie, ponieważ już mam wagę aktualnie. Nie musiałem zbyt wiele robić, bo normalnie tak waży 86-7, więc nie musiałem zbyt wiele tej wagi robić. No, twój rywal przed momentem był tutaj u nas na ściance i mówił, że no gdzieś faktycznie ten rekord 3-0, no ale to nie jest jakieś wielkie doświadczenie i on, patrząc na twoje walki, myśli, że jest w stanie to sprostać. Czy ty analizowałeś jego i co powiesz na te jego słowa? Przyznaję się, że tym zajął się mój trener, a ja skupiam się po prostu tylko na walce. 3-0, nie wiem, nie jest to może dużo, ale też takiego singła mam jeszcze trochę więcej walk, więc coś tam doświadczenia mam w walkach. Ocenimy w sobotę. Czy jakiś plan pod tą walkę przygotowany, czy po prostu zobaczysz, co się będzie działo w klatce, będziesz reagował oczywiście, na bieżąco? Oczywiście jest plan przygotowany, ale to już plan zostanie ujawniany w sobotę, więc tutaj nie będziemy zdradzać szczegółów. Jeśli chodzi o tą galę, jeśli chodzi o twój występ dla organizacji KSW, kiedyś rzeczywiście tych gal, o tym też dzisiaj rozmawialiśmy tutaj z innymi uczestnikami, było mniej, teraz jest ich troszkę więcej, to też nowa jakaś droga, nowe możliwości się otwierają. To chyba ciekawe nowe wyzwanie, jeśli chodzi o was, zawodników, którzy gdzieś tam musieli do tej pory bardzo dużo robić, żeby gdzieś tam się przebijać, a tu teraz troszkę łatwiejsza chyba ta droga do KSW. Jasne, jest to i łatwiejsza i tak naprawdę nie do końca tak łatwa ta droga, ponieważ można się dostać, ale trzeba się też utrzymać. Więc trzeba też swój poziom jak najszybciej wznieść na wyżyny. Co więcej, bardzo fajnie, że jest dużo tych gal, więc dużo młodych zawodników i dużo też zawodników, którzy są głodni sukcesu, będzie prosperowało i będzie miało szansę na rozwój. A tu jest organizacja naprawdę europejskiej, światowej klasy, więc naprawdę jesteśmy miło przyjęci i to sportowe nasze ego rośnie, jesteśmy bardzo fajnie docenieni. Ja gdzieś tam lubię o to pytać, no bo wchodzisz z tym rekordem 3-0 i jednocześnie jesteś faworytem w tej walce według bukmacherów. Czy ty w ogóle patrzysz na te kursy i czy to stwarza jakąś presję, kiedy walczysz jako faworyt, czy nie ma to dla ciebie żadnego znaczenia? Nie ma to dla mnie żadnego znaczenia. Nawet w sumie nie patrzyłem na te kursy. Gdzieś tam mi znajomi powiedzieli po prostu, którzy zajmują się. Lubią sobie coś tam obstawiać. Nie interesuje mnie to, rekordy, ani bilansy nie walczą, ani kursy bukmacherskie też nie walczą, więc walczy osoba i to właśnie my jesteśmy tymi wojownikami, więc to my musimy tą pracę zrobić, a nie kursy. Walka będzie trwała 15 minut, czy raczej nastawiasz się na krótszy dystans? Zobaczymy. Tutaj zobaczymy. Walka jest różna, przeciwnik różne warunki może stawić. Na pewno też się przygotował dobrze. Więc to sprawdźmy, to już jest, sprawdźmy to, co się wydarzy, tą prawdę, nie czekamy na to. Ale nastawiasz się na jakieś zakończenie, czy totalnie o tym nie myślisz? Są takie myśli, ale to już taka moja słodka tajemnica. Zapytam cię, bo mówiłeś tutaj o tym, że to jest oczywiście szansa wkroczenia w ten trochę większy świat MMA dla tych młodych zawodników, to też i wyzwanie, żeby się utrzymać. Ale mamy teraz taki troszkę u nas w kraju trend, który powoduje, że ten sport i ta dyscyplina kojarzona jest troszkę nie z młodymi zawodnikami, którzy chcą się przebijać i robić te sportowe kariery. Szumu jest więcej wokół zupełnie innych, że tak się wyrażę, wydarzeń. Jak ty to oceniasz jako młody zawodnik, który no właśnie chciałby sportowo tutaj zaistnieć, pokazać się w najlepszej organizacji, jak sam wspomniałeś, w Polsce? Ja zawsze promowałem sport i zawsze się zajmowałem tylko sportem, nie robiłem z tego jakiejś wielkiej otoczki. Oczywiście moją postawą będę chciał promować ten sport, co mam do tej organizacji. Tak naprawdę to jest bardziej jako po prostu show, które można sobie oglądać dla, nie wiem, po prostu dla odmóżdżenia, rozluźnienia, a wydaje mi się, że jest z tych wszystkich minusów, które to niesie, no bo nie pokazują tam w większości ci ludzie jakiejś sportowej postawy, to wydaje mi się, że jest to, że gdzieś tam się ludzie zarażają tym MMA i dużo ludzi zaczyna trenować, może i nawet tych młodych zacznie trenować, więc to jest ten jedyny plus, a na resztę plusów
Na pewno są plusy dla ludzi, którzy tam walczą, no bo są na pewno finansowe plusy, ale to nie tędy droga. Nie tędy droga. Twoją drogą, którą ty podążasz, kto ci tam będzie towarzyszył teraz na tym kolejnym etapie w narożniku, kto tutaj z tobą będzie przy klatce? Będzie to mój trener Wiesław Kania, który jest też również trenerem, to w sumie spod wspólnej stanie z Andrzejem Grzybykiem. Będzie to też mój przyjaciel od grapplingu, jeden z najlepszych zawodników w Polsce i w Europie i na świecie, Mateusz Flaga, i mój tata, który zawsze mi towarzyszy podczas walki. Andrzej Grzebyk, o nim wspomniałeś, no to grzechem byłoby nie zapytać, jak oceniasz to, co czeka nas w tym pojedynku, jak ty oceniasz formę Andrzeja i jak widzisz ten pojedynek jego najbliższy, który, co tu dużo ukrywać, jest takim chyba najbardziej oczekiwanym przez nas wszystkich wydarzeniem tej gali. Oceniam jego formę na szybką. Szybko. I myślę, że to będzie szybko. Szybko w sensie tą szybkością będzie górował. No sam mówił, żeby lepiej nie mrugać na tej walce. Myślisz, że to się szybko skończy poza pierwszą rundą, czy raczej nie? Myślę, że tak. Ale nie będę obstawał, nie będę bukmacherem. Walka jest różna, czasami trzeba oczywiście poczekać, upolować. Po prostu myślę, że do przodu. To ja tylko jeszcze na koniec zapytam w takim razie, skoro już Andrzeja tutaj nie chciałeś typować, to może siebie chociaż troszkę tak podtypujesz. Pierwsza runda, druga runda, jak to widzisz? Ja też nie lubię się typować, przyznaję. Ja po prostu wolę wyjść i zrobić swoją robotę. Nie będę się tam spinał, że o, ale go zaraz zabiję. Po prostu teraz jesteśmy przeciwnikami, potem pewnie sobie zbijemy piątkę i tak będzie. A myślę, że będzie widowiskowo i to tak planuję rozwinąć tą walkę. To na to liczymy w takim razie. Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie.